Bóbr. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Za 400 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. Dobra. Jest 4:30. Zupełnie nienaturalna pora dla normalnego człowieka, żeby jechać, robić zdjęcia i nagrywać film, nie? Więc wstałem, albowiem wiele osób twierdzi, że my nie do końca pewnie jesteśmy normalni, robiąc to, co robimy. I zabieram was w cudowne miejsce, o którym wam opowiem, jak będziemy jechać, ale jak już będzie jaśniej, wam opowiem. Muszę się obudzić do końca. O, zielony. Lecimy na wschód słońca przede wszystkim. Znaczy nie przede wszystkim, ale pierwszym naszym przystankiem będzie wschód słońca w miejscu, które w językach poetów, bardów i innych, wiecie, humanistów nazywane jest Małą Biebrzą. Mapsy pokazują, że za 10 minut będziemy na miejscu. Zrobiło się jaśniej. Za chwilę zacznie się wschód słońca. Najważniejsza w turystyce pieszej jest umiejętność wyszukiwania perełek i zdążania na czas. Nie, to nie jest pora na wstawanie dla poczciwych ludzi. No ale co tam, nie? Raz nie zawsze. Przepraszam, że jestem zamulały, ale naprawdę cholerka. Moja misia Pysia mnie obudziła o 4:00. Ponieważ ona jest moim budzikiem. Bo Android nie ma takich funkcji, nie? Że tam, wstaj, ile można spać? Jeszcze, kurczę, zaraz będzie dzwonić i w ogóle. Wschód słońca, cholera za chmurami. Ale no, reszta zaraz zobaczycie. O kurde, kalarków mogło być więcej. Oj, stop, pociąga. To był jeden z tych przejazdów, gdzie przejeżdżający pociąg nie jest najniebezpieczniejszą historią. Dobra, postawmy gdzieś oto. Ała, ała, jest drwęca. Jesteś na miejscu. Aha. Wszystko spokojnie, tylko słońce wygląda jak księżyc. Wschodu jako takiego kolorowego nie było. No jest jak jest. To jedźmy teraz do centrum naszej wyprawy dzisiejszej. Mam ze sobą sprzęt do spania, ale nie wiem, czy zostanę na nas. Na pewno zostanę do zachodu słońca. Witajcie w bagiennej dolinie Drwęcy, czyli na Małej Biebrzy. Dotarliśmy na start. Ładna wiatka, zadbana w miarę. Nie ma śmietnika. Widziałem informację w necie, że nie ma śmietnika. Z premedytacją, żeby nauczyć ludzi, że śmieci zabiera się ze sobą. Czego się dowiadujemy na przykład przy tej wiacie? Że to nie działa. Tutaj mamy zasady udostępniania lasów. Lasy stanowią własność Skarbu Państwa. Czy właściwie kogo? Są trochę też moje, nie? Dobra, to spoko. Zakazy, wiadomo. Przy wiecie dowiadujemy się też, że jest kłopot chyba z parkowaniem dużych aut do transportu drewna. Parking nie jest za duży. Tu jest, że edukacja ekologiczna, budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną.
Całkowita wartość inwestycji 115 tysięcy, z czego 65,5 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dużo teren monitorowany i dobrze, niech nie będzie wandalizmu. Regulamin, że jest bezpłatne, że można wjechać. Widziałem, że ktoś gdzieś tam kiedyś pytał, czy można rowerem. Na ścieżce można poruszać się pieszo lub rowerem, tylko nie silnikowymi pojazdami. A tu jest jeszcze informacja, że nie można nagrywać w 60 klatkach, chyba tylko w 30 albo slow-mo, to też postaramy się tego trzymać. Wszystko przygotowane, lufa przykręcona. Kupiłem sobie głowicę specjalną i obejrzałem ją tak tylko sobie, ale tu ją sobie przykręcimy do statywu. Ja mam taki statyw chyba nie za bardzo, no ale nie był za drogi, nie za to. Pokażę wam też nową maszynę, bo to jest jeden z głównych powodów, dla którego tu przyjechałem. Wszystko wam pokażę, jak dojdziemy do wieży widokowej, bo szkoda czasu. Chodźmy, nie będziemy stać pod dachem. Cieplutko, ma być aż za cieplutko. Spędźmy tu albo czas do jutra rana, albo przynajmniej do zachodu słońca. Zobaczymy, co się dzieje w okolicy bagiennej Doliny Drwęcy. To jest w ogóle taka perełka. Za czym w ogóle, no, idziemy, tam wam wszystko opowiem, chodźmy. Miękko. Chyba dobrze, że wziąłem repelent. Więc jest tak, jest 9:30. Wszedłem na wieżę, był miły pan, mówi, że amator, że to jakbym miał był zawodowiec, nie? Miejscowy, lorneteczka, Nikon 7 chyba 100 z 400. Myśmy sobie postali, pogadali, pożyczył mi lornetkę, bo swoje zapomniałem wziąć, ale naprzeciwko siedzi sobie, nie wiem, czy będziecie widzieć, pewnie nie. Nie zobaczcie. Siedzi bielik. Wykłóca się z dwoma krukami. Więc tak sępie, nie? Z nadzieją, że może ruszy. Parę razy go nagrałem, jak rusza. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie do przebitek, ale jest cudnie. Sobie na dół, porozglądam się i później wrócę tak pewnie koło 15 tu, już będzie światełko się zmniejszać, wiecie, ale jest mega. A, muszę jeszcze włożyć mikrofon, podłączyć, także na pewno spędzimy tu cały dzień. A w ogóle, przepraszam, że nie patrzę wam w oczy, ale wiecie, musiałbym mieć taki okej kameleon, nie? Tu jedno. A w ogóle najfajniejsze jest to... O, a ty bratku, co tu? Dla mojej żony specjalnie, kocham cię. Moja arachno księżniczko. Ptaków zatrzęsienie.
Sprawdzałem sobie. Mówię, kurczę, tak tutaj lasów za wiele nie ma. Więcej jest bagien, nie? Ale co by tu, gdzie by tu ewentualnie zanocować? I wchodzę sobie na czas w las. Całe to wszystko zanocuj w lesie. Tyle wygrać. Posiedzę dzisiaj, mówię, nie wiem, czy zostanę na noc, ale jeśli nie, to muszę jeszcze wziąć albo przymasa i bonda i musimy tu przyjechać, lornety, rury i będziemy tu sępić, bo jest cudownie. Człowiek się czuje jak prawdziwy taki, wiecie, obserwator przyrody, ale taki zawodowy. No i jest na co popatrzeć, mimo że połowy tych gatunków się nie zna, bo się jest matołkiem, to i tak jest cudnie, nie? Może jestem niewykształcony w kontekście ornitologicznym, ale nie muszę znać gatunku, na który patrzę, żeby się cieszyć, że na niego patrzę, nie? To się nazywa chyba słodka nieświadomość, czy jakoś tak, nieważne, nie? Aha, ruszył chyba, co? No ruszył. Nie wiem, co nagrałem, bo spanikowałem. Kurczę, tłuk się z krukiem, coś mi się udało nagrać, ale czy ja wiem, co? No, człowiek ma za mało oczu. Rąk? Oczu? O Jezu, ale... Dobrze, mam rano w łazience, ej. Dobra, posępimy jeszcze trochę, bo walnął w wodę, tego akurat walnięcia w wodę, ale zaraz po go złapałem, nie? Muszę poobserwować, później sobie pogadamy, ale na razie, wiecie, muszę kończyć, bo... Kurde, się czuję jak dzieciak, ale super, ekstra. Dobra, kończę. Ponagrywajmy na długim obiektywie. Kurde, jak się gorąco zrobiło, jest w pół do pierwszej, przerzuciłem się na inną miejscówkę, przyjechałem zobaczyć sobie jeszcze, bo tu też są rozlewiska, to jest chyba już tak bliżej końca tych rozlewisk, drwęcy, ale przyjechałem zobaczyć zalane żwirowiska, kopalnie żwiru, więc muszę sobie zmienić rurkę na krótszą i idziemy zobaczyć w las, bo też fajnie to wygląda, nie? A, i muszę jedną rzecz sprawdzić, bo wczoraj przyszło chińskie taśmy do hamaka samozaciskowe, bo Mateusz mnie poprosił, żebym mu zamówił, zamówiłem dwie sztuki, żeby obczaić też samemu, tylko krótkie cholera, bo 3-metrowe, ale zobaczymy. Kurde, jakie tu są w ogóle miejscówki, to ja nie mam pytań, nie? Jest wszystko gdzieś ile. No zdycha od brodnicy, powiedzmy, nie? O, a co ja tam widzę? O tam, o. Co to tam jest? Dom w głębi lasu, czy ten? Aztecka świątynia. Pewnie po tej żwirowni jakieś pozostałości, nie? Ale wegetacja wybuchła na Derbujnie znów. Ładnie. Ej, może znajdziemy miejsce na kawkę, co jakąś? Zobaczymy jak te taśmy. Teraz namierzymy jakieś drzewo. Ale to za chwilę. Najpierw kawa. I jelly beansy. Albo jeżyki kulki. Dobra, jeżyka sobie wezmę od razu. O, za mało plastiku. O matko. Zaraz latam. Chciałem wam powiedzieć o tym projekcie. Najpierw miałem inny pomysł, fanaberię, a później go troszkę zmodyfikowałem. I chyba tak jest mądrzejszy trochę ten pomysł. Bo najpierw myślałem sobie tak. Żeby zrobić sobie, zbierać rok materiał, rok, nie? Od wiosny do wiosny. Najpierw myślałem od stycznia do grudnia, ale oczywiście nie wyszło, więc pomyślałem sobie, że od kwietnia, a może od kwietnia do grudnia, bo to tylko pomysł taki mój, nie? Żadnych ram tutaj sztywnych być nie musi, ale najpierw chciałem zbierać rok materiał o Wdeckim Parku Krajobrazowym i zrobić taką przekrojówkę, taki film, wiecie, nie? National Geographic chałupniczo. Nie obrażając National Geographic oczywiście. A później sobie pomyślałem, że w zasadzie można by to
zrobić tak, żeby zrobić z Kujawsko-Pomorskiego. Bo wiecie, że jestem z Kujawsko-Pomorskiego. Czasami ktoś do mnie pisze, a jadę tam w okolice, gdzieby tu. I sobie pomyślałem, fajne to by było. Z wielu względów można odkryć fajne miejsca, pokazać. Można, wiecie, wykorzystać, wiecie, jak ktoś śledzi, to wie, że dostałem w zeszłym roku taki honorowy tytuł ambasadora Kujawsko-Pomorskiego. Pewnie przez ten konkurs, nie, z polskiej organizacji turystycznej. To takie, to nie ma żadnych korzyści z tego, tylko to jest takie, powiedzmy sobie, no, honorowe chyba, tak? Takie prestiżowe to nie chcę mówić, bo ja i prestiż w jednym zdaniu to może ktoś po pysku mi dać, nie? No jak się takie coś dostało, to wypadałoby się odwdzięczyć, nie? I sobie pomyślałem, że się odwdzięczę województwu kujawsko-pomorskim. To nie jest nic politycznego czy coś. I chcę zrobić taką przekrojówkę o kujawsko-pomorskim z turystycznymi perełkami takimi, jak się tylko da. Czasami sobie zbierać o materiał właśnie, jak gdzieś pojedziemy na biwaczek, to przy okazji czasami sobie specjalnie gdzieś wyskoczyć. Mi to da trochę więcej motywacji, żeby sobie szukać nowych miejscówek takich fajnych. No i w okolicy, no bo to wiadomo. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, żeby znaleźć takie perełki. I ta bagienna Dolina Drwęcy. To jest, kurczę, sztos. Nie wiem, czy nie zacząłem z wysokiego C i później na przykład będę porównywał, ale będę się starał też wyszukiwać naprawdę takie perełki. Mniej znane, bardziej znane. To jest raj dla birdwatcherów, czyli dla obserwatorów ptaków, nie? Dla fotografów ptaków. Tutaj ta bagienna Dolina Drwęcy, ona jest zaraz przy Brodnicy i tam się ciągnie przez parę kilometrów. Zygzakuje mega, te rozlewiska są petarda. Liczę na to, że no, mgiełki się porannej nie doczekałem, ale może zachód słońca będzie trochę bardziej spektakularny, nie? Na pewno jeszcze tu chłopaków przyciągnę. Tym bardziej, że przy wieży tej obserwacyjnej jest program Zanocuj w lesie obszar, więc można sobie śmiało rozwieźć hamaczki. I taki sobie wymyśliłem pomysł, więc będę zbierał rok materiał. To nie będzie... Chcę takie, wiecie, zebrać spektakularne ujęcia, pokazać paręnaście, ile się uda nagrać i zrobić z tego taki film. No, wiecie, chałupniczo, wiadomo. Ani nie będzie ekipy filmowej, ani to nie będzie pro, ale będę się starał, żeby jak najlepiej wyglądał, żeby te ujęcia były w takich kategoriach amatorskich, jak najlepsze się uda, nie? Się uda, bo tutaj jednak element udania się jest dosyć istotny. Pewnie pro to mają więcej obcykane, a mniej szczęścia, a tu jest odwrotnie, nie? Normalnie. Ale czasem coś się uda, no dzisiaj ten bilik się udał. Mam nadzieję, że jest ostry. Muszę tylko sobie jeszcze wyczaić jakieś pewne miejsce przechowywania tych plików, żeby ich szlak nie trafił przez ten rok. Miejscówki przepotężne. Jechałem tutaj jeszcze na tą żwirownię i do tego obelisku. Obelisk to taki punkt orientacyjny, bo tu jest jeszcze też grodzisko, czyli górka, no bo to wiadomo, po tych grodziskach to takie zazwyczaj są wzniesienia, przysypane coś. Przejeżdżałem przez miejscowość Jajkowo, bo tu jest długi most, Jajkowo, to też są tam miejsca takie, że właśnie przez Jajkowo, jak przejeżdżałem tą główną drogą, to jest chyba 15, to po obu stronach takie petarda, rozlewiska. Bo ta wieża obserwacyjna, ona jest, kurczę, nie bez powodu w tamtym miejscu, to jest dobra miejscówka. I myślę, że może w tamte okolice, albo nawet na nią wrócę, tak sobie powiedzmy, nie wiem, za 2-3 godzinki. Na spokojnie się rozstawię i jeszcze sobie właśnie, o może pofocę, ponagrywam. No i to światełko się zmieni i wtedy tam sobie gdzieś w okolicy puszczę drona też. Kurde, to jest może, jak to się mówi, klisze, czyli taki banał, może oklepany, nie? Bagienka, mgła, ale mi się to tak mega podoba. O, jak pojedziemy na wieżę, to wam pokażę, bo mam nowego drona. Mówiłem wam, że DJI zupełnie niechcący i nieświadomi mi pomoże w tym projekcie, bo jak kupowałem tą kamerkę, to żeśmy się zgadali już po fakcie właściwie bardziej i coś tam rozmawialiśmy z panią, która jest jakby opiekunką marki DJI, żeśmy pogadali o współpracy. Ja się nie nadaję na to, żeby robić na przykład reckę drona, bo co ze mnie za, wiecie, technologiczny tam recenzent. Nie chciałbym babulić na temat, który się nie znam. No jestem, powiedziałbym, że jestem użytkownikiem umiarkowanie średnio zaawansowanym. No ale kurczę, i wysłali mi do pobawienia się, do używania. To jest DJI Mini 4. Jeszcze dostałem ten komplet z trzema bateriami, które kurde w trójkę ważą tyle, ile w tym, co mam od Przemasa pożyczonym, chyba jedna, nie? No ja przesadzam trochę, ale są dużo lżejsze. Sam dronik waży 250 gramów, bez grama, bo on już ma tą klasyfikację C0, nie? Czyli w zasadzie jakby się uparł, to nie trzeba robić tych licencji, tylko wystarczy się zarejestrować jako operator drona. Ostatnio sobie polatałem też nad Toruniem, bo toruńska sterówka jest petarda, jak się ściemnia. Ja go pewnie nie wykorzystam tak jak taki rasowy pilot, więc nie będziecie widzieli spektakularnych ujęć między krzakami przelotów, coś tam, bo boję się, żebym go zepsuł, nie chciałbym za niego płacić, ale sobie położyłem tak, wiecie, rozsądnie. Akurat w tym, co my robimy, to większość jest ujęć z otwartych przestrzeni, więc trochę mniejszy stres jest, ale jest stres, nie powiem. No i tutaj te rozlewiska, ja w ogóle widziałem, wiecie co? Poczekajcie.
Ja w ogóle widziałem na Google Mapsach chyba, nie? Tam są opinie o miejscach. Tak, wiecie, niech ja to znajdę, bo nie chcę was oszukiwać, ale wydaje mi się o przyrodniczo-leśnej ścieżce edukacyjnej Bagienna Dolina Drwęcy. I sprawdzałem sobie to oczywiście w Google Mapsach i ostatni rok temu przewodnik napisał tak. Nie warto zbaczać z drogi do tej atrakcji. Dojazd drogą szutrową z dziurami trwa około 15 minut. Miejsce parkingowe na kilka samochodów. Spacer w obie strony zajmuje około 30 minut. Kilka tablic po drodze. Mostek się sypie, wieża też już się chwieje. Są w okolicy ciekawsze miejsca, no ale z psem na spacer można się tu wybrać. Jest wiata, no faktycznie parking jest mały, no ale nie wiem, pewnie w weekend, w sezonie to może być zapchany. Ale tak, można postawić też obok, bo to jest przy takiej drodze, wiecie, no na pewno nie głównej, szutrowej faktycznie, faktycznie są dziury. Mostek jest ponaprawiany, no faktycznie jest z takich desek po prostu, jak się waży, wiecie, tyle co pół stara, nie? Albo jelcza. No to te deski czuć, że są jakby takie trochę elastyczne. Ale nie, no jest spoko. Widać parę desek powymienianych. Nie powiedziałbym, że mostek się rozsypuje, czy tam sypia, nie? Jest błotko, bo wiadomo, to są tereny podmokłe, więc dzisiaj nawet mimo, że dookoła jest sucho, to tam momentami lepiej iść w butach takich raczej, wiecie, wysokich, trekkingowych niż sportówkach. A wieża? Nie zauważyłem, żeby się sypała. Jest spoko, nie? Całkiem. A czy jak się po niej chodzi, no to się tak giba, albo ona jest chyba taką ma konstrukcję po prostu. Jest problem taki, jak chcecie zrobić zdjęcie, to naprawdę nie można się ruszać. Jak już są dwie osoby albo kilka, to jak jedna chodzi, to druga nie zrobi ostrego zdjęcia, nie? No dwóch obserwatorów ptaków spotkałem, bo jak przyszedłem na wieżę, to był jeden pan, amator, bez brodnicy, miejscowy. Pogadaliśmy, bardzo fajny chłop. Żeśmy pogadali trochę o sprzęcie, trochę o ptakach, trochę tam mówić o właśnie Dolinie Drwęcy, że się wychował, że od dzieciaka to. A później wszedł drugi gość też z lornetką. Ja oczywiście lornetki nie widziałem, jak jakaś amatorszczyzna. To dobrze, bo tak jest to faktycznie. Ale i też sobie pogadali. Widać było mocno zaangażowany. Ta Bagienna Dolina Drwęcy to jest taki obszar mocno chroniony. On jest też ważny na skalę już nie tylko polską, ale i europejską, nie? Odnośnie ostoi ptaków, miejsc lęgowych. Ja wiem, co tutaj ten gość z tej opinii chciał powiedzieć, bo faktycznie jak się nie interesuje człowiek ptakami i nie jarają go bagna, bo nie jest szrekiem, nie? Mnie jarają bagna, takie rozlewiska mnie jarają, tym bardziej jak jeszcze właśnie mówię mgiełka, dobra godzina i tak dalej. No obserwacje ptaków też mi się mega podobają, zdjęcia mi się podobają. Nie znam się tak pewnie jakbym chciał, ale to z większością rzeczy tak jest, że nie znam się, a mi się podobają, nie? I ubolewam. Może z takiej perspektywy, nie wiem, na przykład zwykłego turysty, który się tą tematyką, tą niszą nie interesuje czy coś, to może mało takie widowiskowe, nie? Ale z drona, kurde, inny level, nie? No, nawet żeśmy tam rozmawiali z chłopakami, że faktycznie czasem jest tak, że jak się patrzy z perspektywy oczu ludzkich, jeszcze jak są krzaki, coś tam, ale jak się spojrzy z góry, to te ptaki mają naprawdę nieźle. Wypiję kawkę, sprawdzimy wspólnie sobie te taśmy i będziemy wracać w stronę, będzie gdzieś pewnie, no, możemy sobie posiedzieć tam na tej wieży, nie? Poczekać ładnie na, może coś jeszcze wydarzy, może jakiś ptak przyleci. Czapli chyba nie widziałem w ogóle. Ani siwych, ani białych. Później wam pokażę drona, bo jest petardań. W ogóle ja używałem do tej pory tego od Przemasa, bo miałem pożyczonego od Przemka ze Szpitechu, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Tak zresztą jak tą długą lufę 600, którą dzisiaj nagrywałem też, tego bilika. I próbowałem zrobić zdjęcia, mam nadzieję, że chociaż jedno wyszło, nie? Bo ten obiektyw to jest taki tani, nie? No, bo obiektywy są ostre i tanie, no to ten jest ten raczej ten z tych tanich. Mam od Przemka tego drona, to jest Mavic Air, DJI Mavic Air, tak, to chyba pierwsza wersja. I spoko też, nie, petardo, w ogóle pomysł jest mega. Pewnie zależy kto co robi, no bo jeżeli ktoś podróżuje jeszcze w jakieś takie spektakularne miejsca, no to jest duża wartość, nie, dołożona do obrazka. Stres jak cholera, tym bardziej, że właśnie jakbym sam go kupił, to byłoby tylko żal, a tak to jest jeszcze ten stres, kurczę, że komuś się rozwali, nie? Więc odpowiedzialność, ale ten, nie wiem ile tam jedzieli lat, może z 4, z 5, z 4, może 4-5 lat, to widać jaka to jest przepaść. Laserowe czujniki dookoła. Waga, on na jednej baterii, nie pamiętam ten od Przemka, ale mi się wydaje, że wiadomo, zależy od temperatury, od wiatru i tak dalej, wiatr powoduje, że dużo szybciej się zużywają, no bo on musi kontrować w locie, nie, czy tam w zawieszeniu, więc dużo szybciej też zżera prąd. Wydaje mi się, że około 14 minut stykała jedna bateria, nie, a ten tutaj lata chyba 26 czy 7 minut na jednej baterii, a są 3. Jak chcecie,
mimo że to będzie zupełnie odklejone od tematyki, ale jak chcecie, to wam mogę tutaj wrzucić kawałeczek, jak latałem sobie po drugiej stronie Torunia, kręciłem panoramkę. Nie Night Vision, tylko Night Mode chyba to się po prostu nazywa, więc on podbija czułość kamery, oczywiście odszumia sztucznie i ten obrazek jest trochę gorszy niż w takim zwykłym świetle, ale i tak jest, kurde, tak jak ktoś dla siebie, czy tam właśnie o amatorsko na YouTube'a, czy tam na jakieś inne social media, to w zupełności wystarczy, jest kurczę petarda opcja. A i bawiłem się też, bo DJI ma takie coś, ALG chyba. Taki trochę płaski profil kolorów, trochę nie. Trzeba go pokolorować, nie? Ale też się bawiłem. No to też, kurczę. Dzięki DJI Ars za udostępnienie drona, bo jest mega zabawka. Tylko, że to nie jest tania zabawka. Trzeba mieć albo sporo siana wolnego, żeby sobie ją kupić, albo trzeba już robić takie rzeczy, gdzie on się, nie wiem, w jakiś sposób zwróci czy coś, nie? Ale tak. Widzimy się za chwilkę, jak skończę kawkę. To było w tym worku już, nie? I kurde. Są dwie wersje kolorystyczne i zamówiłem obie. Czarne taśmy z pomarańczowym takim przeplotkiem i z granatowym niebieskim. To są takie jak te z tymi pętelkami, nie? Podejrzewam, że to jest to samo. O, i są trzy takie... Jeszcze ich nie rozwijałem. Aha. Tu jest na karabinek, a tu jest do reguły... O, nawet jest ten rzep. No kurde. No dobra, to tu taki tam. No jest to, nie? Zobaczymy. Jak to się wiesza? Dobra. Dobra, takie normalne. Ani grube, ani chude. Przez pętelkę i pyk, wszystko. A, bo cięcimy z nią. O! Cztery dychy. Damy im jeszcze jedną szansę. Czy da się to przepleść, ale to nie o to chodzi, kurde. W tej konfiguracji nic z tego nie będzie. Może trzeba coś podmienić albo założyć odwrotnie, nie? Tu jest, tak jak w tym flyhamakowym lupie, taka ramka z luźną metalową tą, ale o, się ją, czekajcie, nie wiem czy nie zasłaniam, się powinno zablokować, ale, a co teraz się blokuje, a raz nie, to o co tu chodzi, o. Trzeba się z tym jeszcze pobawić, obczaić, bo pierwsze wrażenia są takie, że ścierwo i nie kupujcie, myślałem, że on pokaże fajny cwancyk, ale, ale chyba nie, chyba to jest jeden z tych wynalazków, że ścierwo. Póki co, ale nie polecam, bo dziadostwie i właśnie działa zupełnie odwrotnie niż powinno. Będę informował, jak to obadam dokładnie, bo na razie to mi szkoda czasu dzisiaj. Wróciliśmy do wiatki pod wieżą. Muszę wymienić głowicę. Takie coś ostatnio kupiłem, słuchajcie. Najtańsze, nie? O, głowica gimbalowa. Jeszcze muszę sobie zrobić tylko talerzyk, żeby z ziemi móc fotografować, ale...
spoko, nie? Ty mi się niewygodnie gdzieś tam śledzi, na przykład tak jak dzisiaj śledziłem tego Bilika, a z tym jest dużo wygodniej. Niestety jest ciężkie jak nieszczęście i też najtańsza. I zapłaciłem chyba z nią 3,5 stówy, a patrzyłem na takie firmowe, to potrafią mi dwa koła kosztować, nie? No ale mówiłem, chałupniczo. Więc to teraz odkręcimy. Ustrojstwo, to jest spoko, tylko to wszystko, kurczę, niby aluminiowa też waży, nie? Ale to, nie wiem ile waży, ale w sumie chyba nie chcę sprawdzać, no. Wygląda zawodowo, nie? No i to tyle. Ej, ale to jest super zabawa, nie? Mi to sprawia mega przyjemność w ogóle, nie muszę być najlepszy, nie muszę być zawodowcem. 14-latek wewnętrzny, nie? Można udawać trochę. Pistolet z patyka, rozumiecie. I coś mi się wydaje, że wcale nie jestem wyjątkowy pod tym względem. Mamusia mówiła, że jestem wyjątkowym chłopcem, ale to chyba tam... Nieważne. Idziemy z powrotem, jest czwarta. Tam są gdzieś te cholery, za drzewami żurawie i to ogromne stado, bo je słyszę non stop, ale no krzaki. 25 po 6, tu się niespecjalnie coś dzieje. Idziemy, tu jest parę dziesiąt metrów stąd, jest drwęca, bo my jesteśmy w takim w sumie trójkąciku. Idziemy tam zobaczyć, tu jest ścieżka. Chaszcze i... już woda. No ale podejdźmy, już tu jesteśmy, zobaczyć co tu się dzieje. No Jezu, z tą rurą. Idziemy tam. Spoko. Muszę się rozgarnąć z pajęczyn. Zostaniemy tu chwilę na pewno. Bo jest ładnie. Tada! A jeszcze mam fasolki. Dobra. Po kulkach nie stawię już tylko papierki. To jest ta maszyna. I dzięki niej będziemy, proszę Państwa, mieć fajne ujęcia. I to jest, kurczę, mega. To, że nie trzeba telefonu podłączać, tylko jest całe w całości. A w ogóle, jak się zacząłem uczyć, teoretycznie, póki co, obsługi... Patrzcie, na trzy baterie, leciutkie, trzecia w dronie. Już gotowa. O! A? DJI Mini 4. To jest trochę ciasne. Tak za każdym razem, jak zapinam, to się boję, że coś tam złamie, chrupnie coś i będzie draka. Nie wiem, czy sobie czegoś nie zrobię, jakiegoś rzepa czy coś. O, tyk. Ma czujniki dookoła dla gamoni, więc jest idealny dla mnie. To jest jedna rzecz. Założymy sobie filtr, żeby nie było za... Trzy podziałki. Trzy podziałki zrobimy. Dobra. A najlepszy tip, jaki słyszałem na YouTubie, jest taki, że w telefonie trzeba swojego tego, wiecie, udostępnianie internetu, czyli hotspota, nazwać dokładnie tak jak w domu, jak robiliście update firmware'u, dać takie samo hasło i jak się włączy hotspota w telefonie, żeby mieć na przykład mapę, to się automatycznie łączy. Petarda. Dobra, bo my tu gadu, a wiecie, słonko czekać nie będzie. Dobrze.
teraz to spoko, nie? Co za skubańce specjalnie to robię. Dobra, nic to, nie gniewam się, mam bielika, zobaczymy jak wyszedł. Jak będzie nieostry, to wtedy będę się gniewał. Idziemy do auta. No bubr, zanurkował. No płynął, widziałem nohal i czoło. Jest, wiedziałem, że go widziałem. Widać go? Czubek widać. No chciałem. Projekt uważam za oficjalnie rozpoczęty. Wygląda na to, że za tydzień z pewnym jegomościem, debiutantem hamakowym, wybiorę się i to chyba też będzie jeszcze kujawsko-pomorskie. Dziękuję, że mi towarzyszyliście, było bardzo fajnie. Chociaż na początku, ale duszno w ogóle. Tak czy siak, dziękuję bardzo, szanowni państwo. To byłem wasz ja. To był wasz ekwipunek dźwigany codziennie. Tym razem po bagnach, a właściwie po rozlewisku drwęcy tuż pod Brodnicą. Cud, jak lubicie ptaki obserwować czy fotografować, to pewnie też wam się tu spodoba. Jak nie lubicie komarów, to może być trochę gorzej, ale gdzie nie ma komarów. Idziemy do auta i szorujemy do pani żony. Więc wasz ja się żegna, a teraz jej on wraca. Dziękuję bardzo, do widzenia. Szacuneczek. Bodysze.